Cześć. Maseczki, tak? Na portalach wegańskich ludzie wyśmiewają ludzi, którzy protestują maseczki i chcą po prostu swobodnie oddychać i mieć prawo po prostu do noszenia tego, co chcą i nie zgadzają się po prostu na zasłanianie ust i nosa, ponieważ dobrze już wiemy, że to wszystko to jest jedna wielka ściema. I żeby teraz pokazać wam, o co tu chodzi, to przy okazji oczywiście znalazłam zdjęcie jednej z wegańskich aktywistek ze strony Jadłonomia, która tu jest oburzona tym, że są prawa kobietom zabierane, natomiast nigdy się nie wypowiada na temat zabieranych nam praw, podstawowych praw wolnościowych. I pokazuje tu jeszcze siebie w tej masce, promując po prostu nasze zniewolenie. To jest po prostu wstyd robić sobie takie zdjęcie, tak? Zobaczcie sobie, jeżeli kojarzycie słynną historię o tych więzieniach Guantanamo, tajnych więzieniach. Nie wiem, czy kojarzycie. Zobaczcie sobie na te zdjęcia. Co ci ludzie tutaj mają na tych zdjęciach pozakładane? Sobie zobaczycie, że zakładane im były maski. To są zdjęcia z 2014 roku, więc nie było wtedy żadnej pandemii, epidemii, plandemii itd. Zobaczcie sobie maski. Zaraz wam pokażę jeszcze, co znalazłam. Popatrzcie, jaki jest tutaj schemat. Nie wiem, czy będzie dobrze to widać. Co dostaje taki więzień, jego zestaw, jak przychodzi, to jest tam po prostu transportowany, dostaje między innymi maskę i rękawice. Także zobaczcie sobie, to zdjęcie też daje do myślenia. Niby tutaj tu chodzi o jakieś dokarmianie, zmuszanie ich do odżywiania, dlatego że protestowali tak głodem, głodowaniem się. To zobaczcie sobie, jak co wam to przypomina. I to są wszystko zdjęcia historyczne, tak, sprzed iluś tam kilkunastu lat. Także to jest, maska to jest absolutnie symbol zniewolenia, posłuszeństwa. I tyle. I ludzie po prostu, którzy robią sobie teraz z tego modę, i ludzie, którzy wyśmiewają ludzi, którzy te maski po prostu nie chcą tych masek nosić, którzy te maski protestują, są wyszydzani, są wyśmiewani. I to jest, zobaczcie sobie zdjęcie. Tutaj akurat to jest, sprawdzimy, pokażę wam te zdjęcia, że one są dosyć stare. Może mi się uda, kiedy jest to zdjęcie. No tu mamy datę, przynajmniej 2014 rok, słuchajcie. Nie mogę się dostać do większej ilości zdjęć. Tutaj zresztą jest jakaś też maska na twarzy. Zobaczcie, taka jak teraz ludzie sobie dziś zakładają. Żeby tu sprawdzić dalej, no trzeba się zalogować, ja się tu na razie nie chcę logować. Także wszystko super po prostu. No ludzie, nie wiecie, co czynicie swoim własnym po prostu braciom i siostrom. Po prostu promujecie nasze zniewolenie. Ale o tym jeszcze będę mówiła więcej, dlaczego tak uważam i dlaczego absolutnie powinniśmy się obawiać o naszą przyszłość i absolutnie powinniśmy działać, i to jeszcze dzisiaj.